w ukraińskie domy. Nie w żołnierzy, a śpiących cywilów. W elektrownie i linie przesyłowe uderzyły w nocy rosyjskie wojska. Do ataku użyły ponad 200 dronów i rakiet, w tym manewrujących i balistycznych. Ostrzał prowadziły zarówno rosyjskie bombowce strategiczne, jak i okręty na Morzu Czarnym. Około 5 minut po rozpoczęciu alarmu przeciwlotniczego usłyszeliśmy głośny gwizd i huk. Odłamek rakiety uderzył w dach i przebił betonowy sufit. Tak wygląda miejsce uderzenia i fragment rakiety wyciągnięty ze środka 5-piętrowego bloku w Kijowie. Mieszkańcy schronienia szukali m.in. w metrze, które w ostatnich dniach coraz częściej staje się dla wielu drugim domem. Dziś spędzili tam kilka długich godzin. To straszne za każdym razem, gdy dochodzi do ataku rakietowego, choć przyzwyczailiśmy się do ataków szachedów, jeśli w ogóle można się do tego przyzwyczaić, ponieważ latają każdej nocy. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w całej Ukrainie. Skalę ataku pokazuje ta mapa opublikowana przez byłego szefa MSW Antona Heraszczenko. Eksplozje nastąpiły w wielu miastach zachodniej Ukrainy, w tym na terenach położonych tuż przy granicy z Polską. Ucierpiał m.in. rejon miasta Szeptycki oraz sąsiadujący z naszym krajem obwód wołyński. Zareagowało polskie wojsko. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Moskwa wystrzeliła też taki hipersoniczny pocisk manewrujący Cyrkon. 600 kilometrów z Krymu do Kijowa pokonuje w zaledwie 3 minuty, a to oznacza, że szans na ukrycie praktycznie nie ma. Ten został zestrzelony, tak jak ponad połowa wystrzelonych przez Rosję dronów i rakiet. Jedną z nich trafiła Natalia, przed wojną nauczycielka w przedszkolu, dziś w ukraińskiej armii. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych. To jest prawdziwa odpowiedź zbrodniarza wojennego Putina dla wszystkich, którzy do niego ostatnio dzwonili i go odwiedzali. W ten sposób szef MSZ Ukrainy Andrii Sabicha nawiązał do piątkowej rozmowy telefonicznej kanclerza Olafa Scholza z Władimirem Putinem. Rozmowa była bardzo szczegółowa, ale uznaję, że poglądy prezydenta Rosji na tę wojnę niewiele się zmieniły, co nie jest dobrą wiadomością. Nikt nie powstrzyma Putina rozmowami telefonicznymi. Wczorajszy atak, jeden z największych w tej wojnie, udowodnił, że dyplomacja telefoniczna nie zastąpi prawdziwego wsparcia całego Zachodu dla Ukrainy. Nie dla Putina, nie dla wojny. Z takimi hasłami demonstrowali dziś w Berlinie rosyjscy opozycjoniści, w tym Julia Nawalna, wdowa po największym krytyku Kremla. Wojciech Tymiński, 19:30.